Kochani, zapraszamy nas do drugiej części naszego filmu o miłości. Czym jest miłość? Albo kim jest miłość? Jezus Chrystus mówi, Bóg jest miłością. Bóg jest miłością, a Bóg jest osobą, a zatem miłość też jest osobą. Osobą, która kocha nas szaloną miłością bez granic. Tak naprawdę miłość jest światłością. Bez Jezusa nie moglibyśmy poznać tej światłości. Światłość niedostępna. Jezus przyszedł z miłości do nas i objawił nam, kim jest Bóg. Bóg jest miłością. Jezus objawia nam miłość. Bez Jezusa sami o własnych siłach nie mielibyśmy sił dotarcia do tajemnicy Boga, do tajemnicy Trójcy Świętej, do tajemnicy miłości Bożej. Tą miłość mamy objawioną w Jezusie Chrystusie. Kochani, zapraszamy do poznawania, do przygody poznawania miłości Boga. Usiądźmy teraz jak Maria, która usiadła u stóp Jezusa Chrystusa i słuchała, co mówi Jezus, a jej serce napełniało się, rozpływało się w Bożej miłości, bo każde słowo Jezusa jest pełne miłości, wypełnia nas miłością, daje Boży pokój, Boży dar, miłość. Bo miłość zawsze niesie światłość, inteligencję, niesie pokój. Bez miłości nie mamy pokoju serca, bo serca każdego z nas są stworzone przez miłość i dla miłości. Dlatego zachęcam, żebyśmy wsłuchali się, co mówi Jezus, co mówi Słowo Boże o miłości. Czytając Słowo Boże, poznajemy Boga, co Bóg mówi sam o sobie, co mówi Jezus Chrystus o Bogu Ojcu. W psalmie 27 możemy przeczytać takie zdanie, choćby mnie opuścili ojciec mój i matka, to jednak Pan mnie przygarnie. I podobnie w księdze Izajasza jest zdanie, czy może niewiasta zapomnieć o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Miłość Boża jest ponad wszystko, ponad każdą ludzką miłość. Można ją porównać z miłością rodziców do dziecka, która jest w założeniu swoim bezinteresowna i najgłębsza. Człowiekowi, który jest kochany od urodzenia przez rodziców, który jest darzony szacunkiem, którego prawa są szanowane i respektowane. Taki człowiek, jak pozna miłość Bożą, bardzo łatwo, o wiele łatwiej jest mu przyjąć ją niż człowiekowi, który przeciwnie, nie zna tej miłości ludzkiej. Dziecko, które jest porzucone na przykład, nie umie kochać też, bo jak człowiek jest niekochany, gdzie się ma nauczyć tej miłości? Słuchamy dalej słowa, co mówi do nas Jezus teraz w orędziu miłości miłosiernej. Co mówi Jezus do nas o miłości? Miłość jest niezmienna w swych przymiotach. Pewnego dnia ty będziesz miłością, która daje się poznać. Miłością dającą lub przebaczającą, lub dającą się, lub potwierdzającą się. Miłością uśmiechającą się do cnót, którymi napełnia twą duszę. Miłością współczującą w twych cierpieniach, wielkodusznie biorącą w nich udział. Uwierz w to. Miłość przechodzi przez wszystkie nieszczęścia świata, przez rozpacz jednych, przez nadzieję innych. Jest tą, która jest, która nie może być niczym innym, jak tylko tą, która jest. Jest wzrostem nieustającym w duszy prawej. Jest miłością ukrytą w przypływie dobrych odruchów u tych, którzy są w miłość ubodzy. Miłość pragnie ukazywać swe bogactwa ziemskim dzieciom, ciągle jest w ruchu, szukając tych, którzy się zgubili. Miłość pragnie tego, co chce widzieć, odwraca oczy od tego, co może ją zranić w jej cudownym uczuciu, jakie żywi dla grzesznika, którego chce zbawić. Jej delikatność jest niezrównana. Ona przetrzymuje huragany, wściekłe nawałnice. Nic nie może powstrzymać miłości. Miłość zwycięży. Miłość staje się przynależna duszom, które ją wzywają dla nich. Ona czyni cuda. Towarzyszy jej łaska, rozlewając odurzającą woń, która nie jest z tego świata. Miłość czuła i wielkoduszna
pragnie i łaknie dusz. Dlaczego w tym wieku naznaczonym przemocą ona upiera się, by mówić ci o swej racji bytu między wami? To jest pociecha i twoja, moje dziecko. Ona odnawia, ona oczyszcza, ona wypełnia to, co w wielkim stopniu pozbawione jest miłości. Miłość istnieje, ona będzie istnieć zawsze. Prosimy o komentarz, też kilka słów. No, bardzo dużo z tego zrozumiałam, co to jest miłość. Cały czas szukam tej miłości Bożej, a przez to, dzięki temu, poznaję Boga. Bóg jest miłością. Jest miłość. Jest miłość jest poprzez to absolutnie wszechmocna. Jest ostoją, która nigdy się nie zachwieje i nie ma żadnego ryzyka, że zniknie, że się ulotni, że w pewnym momencie zostaniemy sami z niczym. On jest miłością i to jest ta miłość, która nas wypełnia i jakby niweluje wszelkie braki. Miłość ludzka może zawieść, tak? Człowiek może zawieść, ale Bóg nigdy nie zawiedzie. Miłość Boga nigdy nie zawiedzie, dlatego że Bóg musiałby przestać być samym sobą, bo On jest miłością. Musiałby przestać istnieć, a to jest niemożliwe. Jest takie piękne słowo, które mówi też Jezus, że to słowo jest na takim pięknym audiobooku. Pozwólcie kochać się Bogu na YouTubie. I Jezus tam mówi, że przestań się lękać, przestań się bać, że ja przestanę Cię kochać, przestań mi odrzuć brak zaufania do mnie, bo mówi, co by było, gdyby dziecko ciągle krzyczało z rozpaczy, ze strachu, że matka rzuci go zaraz na ziemię, tak? A małe dziecko niemowlak, no musi być na ręku mamy i tam się czuje bezpieczne, spokojne. Co by było, gdyby ten niemowlak krzyczał, wrzeszczał ze strachu, że zaraz mama go rzuci na ziemię? No jest to niemożliwe. Dziecko nie płacze, kiedy go trzyma mama. Tak samo pozwól kochać się Bogu i przestań się lękać, przestań płakać, przestań mieć depresję. Zobacz, jak Jezus Cię kocha. Nie ma większej miłości niż miłość Jezusa. Dlatego trzeba się wpatrywać w Jezusa cały czas nieustannie, bo jak tylko się trochę wzrok gdzieś tam w drugą stronę obróci, to natychmiast wchodzi lęk. Nie ma pustej przestrzeni, tylko natychmiast wchodzi lęk i zapominamy, że możemy Mu zaufać absolutnie bezgranicznie, że nam nic nie grozi. A nawet gdyby się tu coś wydarzyło, to dla nas chrześcijan nie ma znaczenia, bo my chcemy iść do Niego. I to jest taka przestroga właśnie piękna, historia Lota i jego żony, kiedy wyszli z Sodomy. Bóg nakazał iść do Soar, takiego małego miasteczka w górach. Soar, idźcie tam, patrzcie w to miejsce, które wam wskazuje. Lot to robił, a jego żona się zatrzymała, patrzyła, spojrzała w Sodomę, wpatrywała się w Sodomę z powrotem, co się dzieje i stała się słupem soli. Właśnie to jest ważne, żeby iść tam, patrzeć tam, gdzie jest Jezus, patrzeć na Jezusa nieustannie. Dlatego dla nas jest ważna reguła Karmelu. My chcemy żyć tą regułą, trochę tutaj bierzemy taki wzór, sposób życia, żeby mieć czas na modlitwę, czas na słuchanie Słowa Bożego. Teraz jest ważny czas, żeby rozważać drogę krzyżową Jezusa. Jak tobie jest trudno, masz cierpienia, problemy różnego rodzaju, duchowe, fizyczne, materialne, patrz na Jezusa, który niesie krzyż, upada. On na tym krzyżu wziął nasze grzechy, słabości. Zrobił to z miłości. I patrz na krzyż, jak Jezus na krzyżu umiera. On nie każe ci tak cierpieć na krzyżu. On tylko chce, patrz na mnie. Spójrz na mnie, na moje serce bijące na krzyżu, przebite później mieczem. To jest pełnia miłości, objawienie miłości. Patrz na miłość, na Jezusa, a wtedy twoje problemy stopnieją, znikną. Jezus weźmie twoje problemy, grzechy, cokolwiek masz, na swoje ramiona i z Nim twoje problemy znikną, a za to, w zamian za to jest da Ci miłość. Miłość, która rozszerzy Twoje serce, napełni Cię, a z miłością przyjdzie pokój, przyjdzie światłość, no i przyjdzie miłość do drugiego człowieka, do Boga. Tak.
Tak. W ogóle zmienia percepcję, bo wydaje się, że okoliczności się nie zmieniają, ale nasza percepcja się zmienia i wtedy postrzegamy zupełnie inaczej. To, co było problemem przygniatającym, nagle okazuje się do udźwignięcia, przychodzi pomysł, jakieś rozwiązanie i to jakby dzieje się samo, zupełnie bez naszego tutaj wydarzenia, planowania. Tak, jest ogromna różnica. Człowiek, który ma miłość w sercu, a człowiek, który nie ma miłości w sercu. Człowiek, który ma miłość w sercu, jest nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. I może, no, góry przynosić, możemy tak trochę powiedzieć. Tak? Jeżeli będziecie wierzyć, będziecie kochać, powiecie tej górze, przesuń się, będzie wam poddana. Kochani, możemy patrzeć na ludzi, którzy święty, którzy zakochani byli w miłości, w Najświętszym Sakramencie. To też jest źródło miłości. Matka Teresa z Kalkuty, tak? Kto z ludzi miałby siłę, prawda? Iść do bezdomnych, iść do ludzi, codziennie pomagać, nieść im nadzieję. Skąd ta nadzieja? Skąd ta siła? Skąd ta moc? No z serca Jezusa, to jest w Najświętszym Sakramencie. Ta miłość przyjęta w sercu dała Matce Teresie nieść tą miłość do ludzi żyjących gdzieś w skrajnym ubóstwie. I my też tego doświadczamy, też tego spotykamy, ludzi bezdomnych. Tutaj wokół nas, w Łodzi, na Bałutach, mamy świadectwo wielu ludzi, których Bóg pomógł. Miłość Boża im pomogła. Ja pamiętam wiele tych osób, gdzie odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy z nimi. To było piękne słowo. Kiedy ksiądz przyjdzie? Kiedy ksiądz do nas przyjdzie? Kiedy ksiądz będzie? A to było z miłością mówione. Czy pamiętam Wigilię, kiedy z nimi spożywaliśmy, z Anią, z Krzysztofem. Pamiętał łzy radości w oczach Ani. Ja nie wiem, kiedy ona ostatni raz tak przeżywała Wigilię. Przygotowaliśmy, posprzątaliśmy. Wtedy otworzyło jej się serce. Zaczęła opowiadać o sobie. Płakała. Tam było dużo cierpień. Są ludzie bezdomni, którzy przeżywają bardzo dużo traumy, dramatycznych wydarzeń, ale kiedy się z nimi usiądzie, porozmawia się z nimi, otworzą serce, przychodzi miłość i stają się cuda miłości wtedy. Ci ludzie mają piękne, szlachetne, wspaniałe serce. I ufam, że ci, których Bóg nam dał nam naszej drodze, są zbawieni. Mamy to znaki tego. Teraz miałem takie właśnie świadectwo pewnej małej duszy, która mówiła, że w czasie snu przyszedł do niej Krzysztof. Krzysztof był kilkanaście lat w więzieniu, wiele lat był bezdomnym. No, wiele, wiele problemów. Miał problem z alkoholem, ale odszedł do Pana w szpitalu już. Zadzwonił do mnie, przyjechałem. Miał odpust zupełny, miał spowiedź z całego życia, miał komunię świętą, nam namaszczenie chorych miał. Komunię świętą w środę, w piątek, a w niedzielę odszedł do Jezusa. I ufam, że Jezus wspomniał na swoją miłość, którą przyjął w tych sakramentach właśnie. I ufam, że Jezus, że Krzysztof jest zbawiony. I ta mała dusza mówi, przyszedł we śnie i był radosny, był uśmiechnięty. Miłość Boża może wszystko. Tak jak to jest zadziwiający taki szok właściwie miłości, ten człowiek po prawej stronie krzyża, dobry Łotr. On też zrobił wiele zła. Wiele miał problemów. Był skazany na śmierć za poważne przestępstwa. A Jezus mu powiedział, jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. Panie, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w swoim królestwie. Zawierzył miłości Boga, zobaczył serce Jezusa na krzyżu, ten człowiek dobry Łotr. A Jezus mówi, jeszcze dzisiaj ze mną będziesz w raju. Dla miłości Bożej nie ma problemu w grzechu, że mamy grzechy takie i inne. Jest problem, czy zawierzyliśmy Bogu, czy chcemy tą miłość przyjąć od Boga. Jeżeli tak, to Bóg z radością wychodzi, jak ten ojciec, marnotrawny syn wraca, ten młodszy syn wraca, a ojciec wybiega mu naprzeciw, rzuca mu się na szyję, najwspanialsze szaty mu daje, pierścień na rękę. Już nie patrzy to, co było, że on tam roztrwonił ten majątek z nierządnicami. Rzuca mu się na szyję, przyjmuje go do domu. Jest wielka uczta, wielka radość w niebie z jednego, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych. Taki jest Bóg, taka jest radość Boga, Bożej miłości. Tylko faryzeusze są tacy smutni i oni ciągle szukają kogoś powodu, żeby go potępić. A Jezus szuka jeden powód, żeby zbawić. I ta miłość Boża taka jest zawsze aktywna, zawsze pełna mocy, siły, szukająca każdego człowieka.
Przeczytam teraz orędzie. Tak, teraz słowo Jezusa. Podczas mojego przyjścia tutaj wszystko zaczęło się przez miłość i wszystko zakończyło się w miłości, miłości krzyża. Człowiek winien być dla człowieka czynnikiem jedności, a nie może nim być, nie praktykując tego, czego ja, jego Bóg, przyszedłem go nauczyć. Miłości bliźniego i cnót, które się w niej zawierają. Jak kochamy Pana Boga, to kochamy drugiego człowieka. Bo Bóg jest drugim człowieku też, prawda? No Bóg jest obecny pośród nas, Emmanuel, Bóg z nami, tak? Bóg bardzo bliski, miłość po prostu w relacji międzyludzkiej. Tylko jest ten problem, że świat dzisiaj staje się pustynią miłości. Niestety tak jest. Przez postępowanie naszych ludzi daleko od Boga, od prawa Bożego, ta miłość. Kochani, miłość jest najwspanialszą osobą. Jeżeli jest, ktoś sobie nie życzy obecności tej osoby w swoim życiu, w sercu, to ta osoba odchodzi po prostu. Ona jest taka wrażliwa, delikatna, odchodzi. Jeśli człowiek nie chce być z tą osobą, ta osoba szanuje jego wolność. Jak ktoś kocha, daje mu wolność też. Jeżeli nie chcesz, mówi Jezus, to ja odchodzę. No i wtedy zaczyna się dramat, to właściwie zaczyna się piekło, żyć bez miłości, bez Ducha Bożego. No to cokolwiek ktoś by miał, to życie staje się puste i smutne. Jezus w orędziu mówi takie słowo, miłość jest największym dobrem, którego należy pożądać i pragnąć. Brak miłości to dramat społeczeństwa skupionego na swoim egoizmie. Brak miłości, największy dramat człowieka, jest największym dobrem. Jezus mówi, miłość jest dobrem, którego należy pożądać, szukać, pragnąć. Tak czynili apostołowie, tak czynili ludzie święci. Szukali wszędzie miłości. Gdzie jest Bóg? Gdzie Go można znaleźć? Pokaż nam drogę do Boga. Jak mogę odnaleźć miłość, największy mój skarb? Tak czyniło wielu ludzi, kochani. Oby najwięcej ludzi dzisiaj też takich było, że na nowo zaczną szukać miłości. Pragnąć miłości. Bardziej niż pieniędzy. Bardziej niż zaszczytów, niż tego, co daje świat. Szukajmy miłości. Ona się daje znaleźć, jeżeli szukamy ją całym sercem. Mogę przeczytać jedno zdanie? No pewno, jasne. To taką puentą. Jeżeli wiesz, że Ojciec Cię kocha, jeżeli wiesz o tym całą swoją istotą, to Twoje serce odnalazło swój dom. Ja cały czas szukam tego domu. No ale chyba coraz bliżej jestem. I jeszcze, jeśli można, całe Pismo Święte, cała chrześcijańska teologia to nic innego niż wyjaśnianie miłości. Poprzez wiarę wiesz, że jesteś kochany przez Boga miłością twórczą i pełną szacunku, jedyną i osobistą. Bóg wzywa Cię po imieniu. On zna Twe radości i zdrady, Twą słabość i siłę, Twe uczucia i pragnienia. Znasz wszystkie moje drogi, ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Psalmista mówi dalej, zbyt przedziwna jest dla mnie Twoja wiedza, Panie, tak wzniosła, że pojąć jej nie mogę. To prawda, że człowiekowi najtrudniej pojąć, że jest kochany tak wielką miłością. Całe Twoje życie, cały Twój czas poświęcony modlitwie i czytaniu duchowemu powinny ożywiać tę prawdę. Jeżeli rzeczywiście egzystencjalnie masz świadomość bycia kochanym, będziesz promieniować miłością na cały świat. No właśnie, będziemy promieniować też na innych tą miłością. Tak, ale źródło jest zawsze w tym, jak masz świadomość bycia kochanym, kochaną, czyli Bóg jest tym, który Cię kochał, kochał Cię szaloną miłością. Jak wątpisz, spójrz na Jezusa, na krzyż Jezusa, to jest szaleństwo miłości. Kochani, o tym, co mówiłem, o ubogich, można zobaczyć naszą posługę na stronie www.maleduszę.com.pl. Ukośnik pomagamy, tam jest nasza posługa ubogim i tam właśnie pośród ubogich próbowaliśmy do nich docierać ze Słowem Bożym, z Pismem Świętym, a to jest wszystko za trudne, za skomplikowane i tam uczyliśmy się głosić kerygmat. I kerygmat jest to pigułka, najkrótsze słowa
z Pisma Świętego, cała najważniejsza zawartość Pisma Świętego, to co zawiera przesłanie Bożej miłości. I ten kerygmat próbujemy im głosić, przekazywać, żeby oni też z nami tym słowem się modlili. I ten kerygmat wygląda w ten sposób, to jest takie słowo: Jezu Chryste, jesteś Panem i Bogiem, Wszechmogący i Miłosiernym, umarłeś za krzyżu za mnie. Moje grzechy Cię zraniły, ale nie przestałeś mnie kochać. Twoja krew mnie oczyszcza. Krew Jezusa, krew Jezusa. Jezu Chryste, wybieram Cię teraz na mojego Pana i Boga. Króluj we mnie, w moim sercu, w moim umyśle, w mojej podświadomości, w mojej rodzinie, w mojej parafii i w całym świecie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu pokoju, miłości, daj mi pokój, miłość, radość, cierpliwość. Ojcze w niebie, Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim życiu, w moim śmierci i zmartwychwstaniu, bądź uwielbiony w niebie, Ojcze. Amen. Kochani, zapraszamy Was na następne odcinki. Ufam, że temat miłości jest nieskończony, jest niewyczerpany. Myślę, że to jest początek dopiero. Nawet nie chcę mówić, ile będzie tych odcinków. Myślę, że będzie ich jeszcze bardzo wiele, ponieważ jest takie nasze zadanie, wspólnota Legion Małych Dusz ma głosić orędzie miłosiernej miłości do małych dusz. A zatem słowo miłosiernego Boga, orędzie miłości miłosiernej. Mamy mówić o miłości, mamy miłość zgłębiać, mamy miłością żyć, miłość ciągle, miłość, 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 aż miłość zobaczymy twarzą w twarz w niebie. To jest nasz cel, nasza droga, nasz sen życia, miłość. Ufam, że nic tego nie zatrzyma, bo nie ma większej od miłości, nie ma większej mocy, siły od miłości Bożej, od miłości Boga. Taki jest nasz cel, takie jest nasze zadanie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia następnym razem.